Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a w nich między innymi... Przystawili mu nóż, grozi im kilkanaście lat. Zabrali mu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy oraz kartę jednego z banków. Nowy bus dla niepełnosprawnych. W związku z wyeksploatowaniem poprzedniego pojazdu zaszła konieczność zakupu nowego. Nawet na 15 lat więzienia mogą zostać skazani dwaj mężczyźni, którzy w połowie czerwca dokonali rozboju z użyciem noża na jednej z legnickich ulic. To jednak nie wszystko, bo jeden z przestępców kilka dni po zdarzeniu znów z użyciem ostrego narzędzia napadł na swojego znajomego i dokonał kradzieży. Prokuratura skierowała przeciwko nim akt oskarżenia do sądu. Do przestępstwa opisywanego przez legnicką prokuraturę doszło w czerwcu. Chodzi o rozbój, którego dokonali dwaj mężczyźni. Przy posłużeniu się nożem, grożąc przypadkowej ofierze mężczyźnie, który stał przy pizzerii tym nożem, zabrali mu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy oraz kartę jednego z banków i następnie przy pomocy tej karty i przy wymuszeniu na pokrzywdzonym podania kodu PIN dokonali wypłat z bankomatów. Na kwotę 8 tysięcy złotych. Kradzież miała miejsce przy ulicy Korczaka. Tymczasem kilka dni później jeden z mężczyzn dopuścił się kolejnego przestępstwa. Oskarżony, wykorzystując telefon swojego brata, umówił się na spotkanie z mężczyzną, znajomym, i kiedy ten pokrzywdzony przyjechał na to miejsce samochodem, to oskarżony, grożąc mu nożem, wyrwał mu dosłownie kluczyki od samochodu oraz wyrwał telefon komórkowy i zbiegł, odjechał z tego miejsca zdarzenia. Jak się okazuje, przestępca działał w warunkach recydywy, bo z więzienia wyszedł zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Mężczyznom zostały postawione zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kradzieży i włamania się do systemu bankowego. Grozi im za to nawet 15 lat więzienia. Śledczy skierowali już akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Legnicy. Jest nowoczesny i przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Od wczoraj służy dzieciom, które dowożone są do szkół. Mowa o nowym busie kupionym przez miasto i uroczyście przekazanym dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubinie. Do tej pory szkoła miała do dyspozycji dwa samochody. Drugi samochód został nam przekazany przez Starostwo Powiatowe i on służył dzieciom ze zespołu szkół specjalnych. Natomiast to był stary samochód, bardzo stary, i on przed wakacjami po prostu odmówił współpracy. Dlatego też wystąpiliśmy do organu prowadzącego z prośbą o dokonanie zakupu nowego, bezpiecznego pojazdu i udało nam się to zrobić. To jest naszym zadaniem pomagać i dowozić uczniów, zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych, do szkoły. W związku z wyeksploatowaniem poprzedniego pojazdu zaszła konieczność zakupu nowego, przystosowanego do przewozu właśnie osób niepełnosprawnych, który będzie służył do tego celu, jak i do ogólnych celów szkoły. Koszt to był około 200 tysięcy złotych. Nowy bus ma już za sobą pierwsze kursy. Kierowca jest nasz, autobus jest nasz, opieka jest nasza, bo w czasie każdego dowozu jest sprawowana opieka nad uczniami. Natomiast przewożone są dzieci z różnych placówek, ale kształcenia specjalnego. Pan Jan wozi dzieci już od 9 lat, tak nowoczesnego pojazdu jednak jeszcze nie prowadził. Bardzo dużo elektroniki, już coś nie coś połknęłem, ale nie wszystko. Jest masę takich rzeczy, których trzeba się dowiedzieć jeszcze. Z busa korzystają dzieci z ośrodka w Szklarach Górnych, zespołu szkół i placówek oświatowych w Lubinie, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi. Wracamy do tematu utworzenia w Legnicy muzeum dotyczącego okresu, gdy Legnicę nazywano tak zwaną Małą Moskwą. Dyskusja na ten temat toczy się w mieście od wielu lat, a przed kilkoma tygodniami powróciła za sprawą posła PiS Adama Lipińskiego, który zapowiedział, że trwają starania o to, aby placówka powstała. Polityk w rozmowie z nami zapowiedział, że muzeum powstanie niezwykle szybko. Czy tempo idzie w parze z jakością?
O tym w relacji. Temat utworzenia muzeum dokumentującego czasy obecności Armii Radzieckiej w Legnicy przed kilkoma tygodniami wywołał w kampanii wyborczej poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński, mówiąc o nim na konwencji ugrupowania. Chodzi mi o to, żeby uruchomić w Legnicy muzeum za żelazną kurtyną, czyli Muzeum Okupacji Sowieckiej w Polsce. Polityk zapowiedział, że plany utworzenia placówki są realne i swoje stanowisko podtrzymał również w rozmowie z nami już kilka tygodni po konwencji, choć ewentualną lokalizację muzeum utrzymuje nadal w tajemnicy. Już są wstępne lokalizacje proponowane, już są też wstępne pieniądze proponowane, ale to jeszcze za wcześnie, żeby składać ostateczne deklaracje. Poseł zapowiada, że w związku z utworzeniem placówki powołany zostanie specjalny zespół badaczy. A kiedy miałaby ona wystartować? Tu polityk jest mniej tajemniczy i zaskakuje, mówiąc o dość ekspresowym tempie. Mam nadzieję, że to muzeum powstanie w ciągu pół roku. Może roku. O powstaniu tego typu muzeum w Legnicy mówi się już od blisko dekady. Taką potrzebę niejednokrotnie sygnalizowali m.in. znawcy dziejów miasta, a wśród nich Franciszek Grzywacz. Pasjonat historii tamtego okresu nie jest jednak przekonany, czy utworzenie ciekawej placówki jest możliwe w tak krótkim czasie. Jakie ma zamiary pan poseł? No, tworzenie placówki muzealnej to jednak proces wieloletni moim zdaniem, tak jak powstawało Muzeum Powstania Warszawskiego przez naprawdę długi okres. Bo żeby przygotować ekspozycję z prawdziwego zdarzenia, zaangażować należy naprawdę ogromne środki i nie chodzi tu tylko o pieniądze. Najpierw trzeba wymyślić ideologię, pomyśleć o koncepcji, znaleźć pieniądze, zrealizować projekty budowlane, zatwierdzić je, poszukać eksponatów, no i zrobić to tak, aby to miało było po pierwsze przekaz właściwy historyczny, a po drugie tworzyło nutkę emocji, a właściwie najwięcej emocji. Bo w gruncie rzeczy to muzea to jest jak gdyby dotknięcie historii. Czy tym tokiem myślenia kieruje się legnicki poseł? Nie wiemy, bo Lipiński zbyt wielu szczegółów jeszcze nie podaje. Zapewnia jednak, że na utworzenie Muzeum Okupacji Sowieckiej ma zostać przeznaczona kwota na poziomie kilku milionów złotych, a środki pozyskane zostaną z budżetu państwa. Ma niewiele ponad 50 cm wzrostu i brązowo-rudą wełnę. Mowa o nowym mieszkańcu lubińskiego zoo, a jest nim mała alpaka. Maluch ma już za sobą pierwsze spacery. Mała alpaka jest płci męskiej. Urodziła się alpaka i pierwsze, co musieliśmy zrobić, to zbadać płeć. Lekarz weterynarii stwierdził, że jest to chłopak. Dlatego witamy w naszym gronie tutaj przedstawiciela płci męskiej. Jak informują pracownicy lubińskiego zoo, maluch ma w sobie wiele energii. Jest skoczny bardzo, tak, zabawny, na pewno wszystkim się spodoba. Lubińskie zoo ogłosiło plebiscyt na imię dla młodej alpaki na swoim fanpage'u na Facebooku. W polkowickim urzędzie gminy widok plastikowych butelek z wodą, na przykład podczas sesji Rady Miejskiej, przechodzi do lamusa. Ich miejsce już zajmują dzbanki z wodą z miejskiej sieci. To efekt interpelacji jednego z radnych. Jego propozycja została też przekazana do gminnych jednostek i spółek. Już jakiś czas temu Mariusz Zybaczyński, radny miejski, złożył interpelację do burmistrza gminy w sprawie wody do picia. Chodziło o to, aby rajcy czy urzędnicy zrezygnowali z wody butelkowej, bo wiemy, że w tych czasach plastik jest bardzo poważnym problemem, zanieczyszcza nam nasz glob, nasze środowisko. Na chwilę obecną nie potrafimy sobie z tym poradzić i o takich drobnych rzeczy powinniśmy rozpocząć. Są to duże nakłady finansowe, które są zaoszczędzone. Bardzo duże ilości plastiku samego urzędu zostaną już na dzień dzisiejszy, mogę powiedzieć, wstrzymane, ponieważ burmistrz się przychylił pozytywnie do mojej interpelacji i na dzień dzisiejszy pijemy wodę z sieci, w dzbanuszkach z cytrynką, też również jest smaczna, co jest potwierdzone przez badania PGM-u. Polkowicka woda jest bezpieczna, można ją bezpiecznie spożywać, jest kontrolowana przez nasze wewnętrzne laboratorium zakładowe i spełnia wymagania ministra zdrowia, jeżeli chodzi o jakość wody do spożycia przez ludzi. Wodę z miejskiej sieci już od dawna piją ze źródełek uczniowie w kilku polkowickich szkołach, a od niedawna także mieszkańcy miasta. Źródełka wody są dwa, obok ratusza i w parku miejskim. Chętnych nie brakuje. Kraje już po prostu gdzieś zrezygnowały z tego niektóre, z plastiku, bo niby woda w butelce nie powinna być, a jednak my łykamy. No jak to zrobią, to będzie chwała im. Bardzo dużo by zrobili, no. Pomału musimy odchodzić od pewnych rzeczy. Mi się też zdaje, że by było lepiej, nie? Żeby nie było tego plastiku. Bo ludzie, wie pani, strasznie
zaśmiecają tym plastikiem. Wszędzie, w lesie, wszędzie. No moim zdaniem też bym wolała, żeby tak było. Bez plastiku. A pani pije wodę taką z kranu polkowicką? Mhm. Przygotowuję, daję cytrynę, nie? I jestem cukrzykiem, bo muszę też dbać o swoje zdrowie. Piję, wie pani, woda jest dobra. Propozycja radnego, by zrezygnować z plastikowych butelek z wodą, została też przekazana do gminnych jednostek i spółek. To ma przynieść oszczędności, ale też ograniczyć bardzo dużą ilość tego typu odpadów. Warsztaty fotografii organizowane przez Muzeum Historyczne w Lubinie to propozycja dla wszystkich kochających fotografię, niezależnie od wieku i marki posiadanego sprzętu. Zajęcia odbywają się co drugą środę, najbliższe 16 października, a wstęp jest bezpłatny. Podczas warsztatów fotograficznych nauczymy się nie tylko jak fotografować, ale w jaki sposób efektywnie wykorzystać możliwości aparatu. Z tym ludzie mają też spory problem, gdzie przycisnąć, co przycisnąć, jak ustawić i tego z przyjemnością też uczymy, bo to tak jak z samochodem, jak człowiek się raz nauczy, to już będzie jeździł i tak naprawdę każdy aparat działa na tej samej zasadzie, nawet ten w telefonie. I jeśli się pozna te podstawowe takie techniki, podstawowe pojęcia w ogóle, jeśli chodzi o aparat fotograficzny, o robienie zdjęć, to potem jest dużo łatwiej robić zdjęcia. Fotografia jest dziś w zasięgu każdego, kto ogarnia urządzenie elektroniczne. Warto jednak poznać parę sztuczek, dzięki którym zdjęcia będą naprawdę dobre. Jak zapewniają organizatorzy, warsztaty fotograficzne są doskonałym połączeniem fotografii z dobrą zabawą. Każdy może robić zdjęcia. Chcemy pokazać, że każdy ma prawo widzieć po swojemu i każdy ma prawo robić zdjęcia po swojemu. Może robić też zdjęcia telefonem. To i pokazujemy też, że sztuka robienia zdjęć telefonem wcale nie jest taka łatwa, jak nam się wydaje. To właściwie jest trudne, ponieważ w telefonie nie ma jakiejś konkretnej stabilizacji, jeśli się nie używa programów. No ale też to ma być świetna zabawa. Warsztaty fotograficzne są bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych. Najbliższe zajęcia odbędą się 16 października na godzinę 17, kolejne w co drugą środę. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu przyjść we wskazane dni do Muzeum Historycznego w Lubinie. I tą zapowiedzią kończymy wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.